pamięci żołnierzom wyklętym, czyli też, proszę Państwa, mojemu ojcu. Bo mój ojciec był żołnierzem Armii Krajowej, partyzantem, proszę Państwa. Dostał później stopień podporucznika, byłem na wręczaniu mu medalu. Bardzo pięknie zrobiony ten pomnik. I polegli zamordowani, proszę zobaczcie ile tu jest. I akurat Bóg uświęca to, dlatego że zaczął padać deszczyk. Ja wracam z prac społecznie nieużytecznych. Zbieranie papierków. Piękne, proszę Państwa, wkomponowane tu jest koronę cierniową. Polska walcząca, symbol patriotów, wielkich patriotów. PW, wielcy patrioci wielcy. Czyli działo Janusz Pijanka. Proszę Państwa, Sieradz. Pokazuję Wam swoje miasto, w którym się urodziłem. Tu za mną jest biblioteka. Tutaj jest wystawa naszego Podzamcza. Jak to wszystko tam wyglądało. I żebym pamiętał, bo to się może, proszę Państwa, w przyszłości przydać, więc teraz będę o tym mówił, bo nie mam gdzie postawić mojego aparaciku. Może tu postawię. O, tu może się uda. Że, proszę Państwa, chodzę, proszę Państwa, o kuli, bo się czasami może przydać do jakiegoś sądu znowu, który będzie mnie chciał skazać. Aj, nie mogę ustawić statywu. No nie, no jest nieźle. Jest bardzo źle, to lepiej postawić tak. Tu może się da. Od piątek wieczorem zaczęła mnie noga boleć i boli mnie do dzisiaj. Panie sędzio Sądu Rejonowego w Sieradzu i adwokacie pani Pawłowskiej. Foka, hej. No, Bóg błogosławi. Heniu, raper, publicznie się za Ciebie modlę. Dzisiaj się też modliłem. Dzisiaj czy wczoraj? Żebyś trwał w swojej wierze, bo ja się nigdy z Ciebie nie prześmiewam. No i Pan Bóg pobłogosławił to, a ja idę teraz do kolegi, który ma depresję. Już 3 miesiące nie pije, nie będę mówił do kogo, ale idę go odwiedzić. Także rozmawiałem z dyrektorem pan teatru i mówi, jakbym miał depresję, to bym nie stawał z łóżka. Ja nie stawałem teraz 2 dni. Ciągle siedzę przy komputerze, chociaż jeszcze jako takie zajęcie mam. Czuwaj, harcerze Polsce służą. Harcerzu Polsce służą. Też służyłem, byłem harcerzem. Panie Jurku Kowalski, były dyrektorze Muzeum w Sieradzu, pozdrawiam. A tutaj mamy kolejny pomnik pamięci zesłańców Sybiru, proszę Państwa. Zobaczcie. Miałem mieć legitymację, nawet się zapisywałem i nie wiem, czy tego z tym panem nie mam teraz kontaktu. No i proszę Państwa, i pałac ślubu. Jak się ożenię, który to już raz w 4. życiu, to może tutaj przyjdziemy sobie zrobić zdjęcia i proszę Państwa, i ślubną tutaj przywiozę do pałacu ślubów. Wczoraj mi sędzia, słuchajcie, zadał pytanie, czy jestem z kobietą, którą miałem na Ukrainie, żonaty, czy mam rozwód, czy nie. A ja powiedziałem, że ja bigamistą jestem, proszę Państwa, dlatego, że zobaczcie, 3. raz się ożeniłem. Proszę Państwa, ja powiedziałem sędziowi tak, o tym akurat nie mówiłem, ale powiedziałem mu o tym, że ja mówię, mam ślub cały czas ważny, kościelny z pierwszą żoną. Przecież przed Bogiem ślubowałem. Ona też, faryzeuszka, zdrajczyni, że przez nią dzisiaj moje dzieci rozbite, ani mnie dziadkiem nie zrobiły. Poka, hej, się widziałem, Janusz Pijanka, tu jest poczta i tu przystanek.